Siemaneczko. Witam Was serdecznie. Tak na szybko Wam pokażę, tylko wziąłem się za to na kierowanie. Położyłem bazę i pierwszy raz klar. Pierwszą warstwę. Nawet to w miarę fajnie wyszło. Za 5 minut będę kładł kolejną warstwę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj szacha. Dość to fajnie wygląda. Nawet nie ma żadnego zapylenia, mimo tego, że robię garażu, tylko że jak widać, że folii naokoło. Dość fajnie to ciekawie wyszło. Teraz jeszcze jedna warstwa klaru i będzie piękne. Także tak to wszystko wygląda. Trzeba ostrożnie, żeby za bardzo tutaj z podłogi te szyfy nie, to kurz, ten kurz cały nie pływał mi tutaj, bo to ładnie to wygląda, nie chciałbym, żeby mi się tutaj siadło coś. Myślę, że będzie fajnie. Mariusz, będziesz Pan zadowolony. Dobra, to na razie tyle, po chwilę przerwy, parę minut jeszcze i kładę drugą warstwę klary. Nowe światło tutaj, mimo tego, że mam tutaj dość tych świetlówek, ale i tak to światło nie jest jakieś za rewelacyjne. Myślę, że będę chyba musiał jeszcze coś tam dokupić. Ale dobra, i tak nie jest źle, jak na takie warunki. Na razie ich otrzymajcie się. Tak, i mamy moje dzieło. Zobaczcie, jak to wygląda. Troszkę jeszcze zapylone tutaj. A nie, to mój aparat był zapylony. Tak jak mówiłem, wyciągłem tylko na moment i aparat salutki zapylony. Dumny z siebie jestem. Fajna robota. Tutaj paproszek jeden się gdzieś tu w tym miejscu, o. Jeden taki minimalny paproszek się znalazł. Poza tym tutaj naprawdę to wszystko fajnie wygląda. Wiadomo, to nie są warunki też sterylne, także tutaj te papruszki będą wszystko do wycięcia. Tak, tutaj nie widać paproszków. Tutaj nawet ładnie to wyszło. Ten element super. Praktycznie zero jakiegoś tam paprocha. Po polerce będzie idealnie. Tutaj, jak to wygląda? Pięknie. Tak, ładny kolorek. Taki grafitowy, jakby delikatny metalik. Bardzo ładnie mi dobrali ten lakier. I powiem Wam, to nie jest lakier motocyklowy. A te plastiki wcześniej nie były lakierowane. Po prostu ten klar chyba tak zszedł sobie z tej czachy. A przypuszczam bardziej, że ktoś kapnął płynem hamulcowym na te plastiki i dlatego ten klar sobie tak właśnie zszedł, bo to było centralnie tak jakby pod klamką hamulca. Ktoś kapnął komuś płyn hamulcowy, ktoś to zostawił albo tylko wytarł szmatką i tyle. Dlatego ten klar pewnie zszedł. Natomiast te plastiki ani nie były naprawiane, ani nie były lakierowane. Nie widać było żadnego tam zapylenia, no oprócz teraz. No teraz to ja już zapaliłem. Natomiast tutaj pod spodem nie było widać żadnych napraw tych plastików. Plastiki są oryginalne. Jak tam widać, o. Tutaj czacha też jest oryginalna. Też wszystko jest w oryginale pod spodem. Żadnego klejenia, żadnego niczego. No niczego po prostu nie ma niepokojącego. Także tak jak mówię, tutaj o. Zobaczcie, wszystko oryginał. Także tutaj była kwestia na pewno tego, przypuszczam tak, no domyślam się, chyba że ze starości, ale pierwszy raz takie coś widzę ze starości, że płyn hamulcowy komuś kapnął i dlatego takie się czary mary narobiły z tym. Już jest ładnie, już jest fajnie, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku. Tak jak wspominałem wcześniej, lakier dorabiałem w normalnej lakierni, to nie jest lakier motocyklowy, po prostu tak mi namieszali, porównam go, ale to jutro, bo dzisiaj już tego nie będę ruszał, żeby to ładnie wyschło.
wszystko porównam do oryginału, ale to tak jak mówię, niech sobie to dzisiaj fajnie wyschnie, a ten odcień widzę, że już na pewno jest naprawdę zbliżony, wręcz prawie, że taki sam jak w oryginale. Także będziemy widzieć to wszystko po wyschnięciu tych elementów. Super, super to wyszło. Naprawdę zadowolony jestem z tego. Wyszło naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo przyzwoicie. No tu jakiś taki delikatny paproszek też. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle. Bardzo minimalny taki. Ale takie te paproszki są do spolerowania, także po tym nawet śladu nie będzie. Tutaj jeszcze to. Ta klapeczka. No i tyle. Także co? Ja sprzątam moje zabawki. Zostało troszeczkę końcóweczka lakieru, troszkę utwardzacza. Sprzątam zabaweczki, myję cały sprzęt. A tutaj niech sobie to ładnie schnie. Dzisiaj jest troszkę chłodno, bo się zrobiło. Rano było 20 stopni, teraz już tak troszeczkę chłodno, także pewnie to będzie troszkę dłużej schło. Ale ogólnie wyszło naprawdę rewelacja. Także cieszę się niezmiernie z tego, że tak to super wyszło. Ładny kolorek, zawsze mi się podobały te metaliki, takie siwe właśnie, takie grafitowe ala. Z bliska zobaczymy, tak to wygląda. Dobra. To co, znowu doba przerwy praktycznie. I w międzyczasie ja się biorę za inne rzeczy. Teraz będę mógł robić sobie synchronizację, zawory skontrolować, wymiana płynu w chłodnicy, bo tam widzieliście, był syf. No i tyle. A jak sobie to porobię na spokojnie przy tamtym motocyklu, to dopiero na samym końcu będę to składał. Jeszcze lampę chciałbym polakierować też bezbarwnym. Najpierw ją wypolerować i psiknąć samym bezbarwnym, żeby to ładnie wyglądało. Bo też jest taka, jak widzieliście, tam żółta. Dobra. Na razie temat lakierowania zakończony. Czekamy aż przesnie i składamy sprzęt. Na razie, ho. Tak, tak wygląda efekt końcowy. Czacha sobie schnie fajnie na słoneczku. Tutaj jeden mikro paproszek pod szybą prawie, także tego nie będzie tutaj widać. Na pewno, no ale tak ogólnie tak to wygląda. Fajnie wyszło, bardzo fajnie. Tutaj te boczki z czachy też bardzo ładnie. Tutaj zero paprochów, praktycznie zero brudów. Wszystko naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie wyszło, fajny lakierek. O, proszę. Tak wygląda gotowy efekt. Tak, a teraz co? Bierzemy się za polerowanie lampy. Na razie matujemy. Już mam zmatowany papierem 1200, teraz jadę papierem 2000 i za chwilę lakierujemy bezbarwnym. Będzie lampa praktycznie prawie że jak nowa. Dobra, to bierzemy się za robotę, bo szkoda czasu. Dobra, lampę mamy zmatowioną. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. I na to kładziemy teraz lakierek bezbarwny. I będzie luksus. Tylko najpierw trzeba to otusić benzyną ekstrakcyjną ładnie. Okleić oczywiście całą lampę, żeby się tutaj nic tam do środka nie dostawało. I zobaczymy efekt za chwilę, jak to będzie wyglądało. Dobra, lampę mamy już oklejoną, odtuszczoną. Tak to wygląda na razie. I bierzemy się za lakierowanko. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądało po lakierowaniu. No, na razie tak nieciekawie, bo jest bardzo matowe. Ale tak ma być właśnie. Nie wolno tego polerować. Tak jak niektórzy myślą, że się to powinno polerować.
Absolutnie nie. Tutaj zostawiamy to takie matowe ma być i dopiero wtedy lakierujemy. Dobra, jedziemy z koksem. No ja mam tylko jedną rękę, więc nie będę nagrywał. Nagram dopiero jak już będzie gotowe. No i mamy gotowe polakierowane. Trzy warstwy lakieru bezbarwnego. Tak wyglądają teraz. Niestety ta lampa jest dość stara i tam tak jak się przyjrzycie od wewnątrz, niestety tego się nie udało wypolerować, już od wewnątrz są takie delikatne ślady, tak jakby wypalone od żarówek mocniejszych. No ale to się tak nie rzuca w oczy nawet. Na zewnątrz jest dość ładnie. Tutaj nie przejmujcie się tym, że gdzie niegdzie widać takie jakby delikatne kropeczki, bo to wszystko się ładnie spoleruje. Jak tylko to przeschnie fajnie ten lakier kilka dni, niech on dobrze stwardnie i wtedy papierem 2000, 2500 i później ładnie pastą polerską i to wszystko się zniweluje, że nawet nie będzie śladu po tym. Nie wiem dlaczego wyskakują czasami takie jakby grudki delikatne. Nie wiem czy to będzie widać teraz na tym filmie. Ale jak ja lakierowałem swoje lampy w mojej Evioder, to było to samo dokładnie. Dokładnie było to samo i tak jakby oczka tłuste, nie wiem od czego, dość dobrze to wyczyściłem papierem. Zaczynałem od 600, skończyłem na 2000 i po tym papierze 2000 na mokro, oczywiście wszystko było jechane, po tym polakierowałem bezpośrednio już bezbarwnym lakierem. Także tutaj wszystko bardzo ładnie. Myślę, że nie ma do czego się przyczepić. A tak jak mówię, takie drobne niedoskonałości, to wszystko się ładnie wypoleruje, że nawet nie będzie śladu po tym. Także tym nie ma się co przejmować, ani przerażać, że za pierwszym razem wyskoczy tam coś delikatnego za pierwszą warstwą, bo na pewno będzie dobrze. Dobra, lampy gotowe, moje części już przyszły. Tak, olej do zawieszenia sztuk 3, nowa uszczelka do pokrywy zaworów, plastikowe tulejki do prowadnicy szyby, nowe uszczelniacze do lak, jeden, drugi, nowe podkładki do lak. Pamiętajcie, widzicie jak one wyglądają, są praktycznie prawie że płaskie, mam tak delikatnie, tylko są takie jakby lekko wyczuwalne, że są takie jakby nie wiem jak to nazwać, jakby po stożku, coś takiego. Tak, także tak jak widać, oczywiście wszystko oryginał. Te podkładeczki to jest praktycznie obowiązkowa wymiana za każdym razem. Powinno się niby, no nie zawsze też wymieniam sam, jeżeli są w dobrym, bardzo dobrym stanie, to nie zawsze ich też wymieniam. Uszczelka pod prawą pokrywę, pod dekielek. Będziemy tam zaglądać. Też także damy nową uszczelkę. To jest akurat koszt nieduży, bo to tam kosztuje około 30 zł ta uszczelka, także to jest tam powiedzmy groszowe sprawy. No i najważniejsze, oczywiście też oryginał, żeby nie było. Dwa o-ringi pod magistralę wodną. Tą od góry rurkę, która wchodzi w pokrywę zaworów. To są te uszczeleczki takie. No i to wszystko mamy. Także tak to wygląda. Lampa na bok, sprzęt do garażu i zaczynamy zabawę. Teraz już jedziemy z koksem. Synchronizacja po tym wszystkim będzie robiona oczywiście, bo najpierw skontrolujemy sobie zawory, zobaczymy rozrząd jak wygląda i później bierzemy się za resztę po kolei. Dużo już nie zostało, także już można powiedzieć bliżej niż dalej. Najważniejsze było to lakierowanie tych elementów, a teraz już sobie to ładnie schnie, już praktycznie te boczki wyschnięte są, można powiedzieć, znaczy ta czacha. Także bierzemy się za robotę, zanim skończę robotę, tam mi fajnie wszystko schnie teraz na słoneczku. Ta lampa troszeczkę tutaj podeschnie też i też ją dam zaraz na słońce, żeby sobie ładnie wyschła całkowicie, żeby odparowała ładnie, żeby ten lakier odparował i w międzyczasie ja sobie porobię tamte rzeczy. A jutro będziemy to wszystko pewnie po kolei skręcać już na gotowo. Dobra.
To co, do zobaczenia za chwilę. Widzimy się już przy motocyklu. Tak na szybko chciałem wam pokazać, tylko zobaczcie, tutaj to jest ten starszy model, 2003 rok. Wszystko tutaj, wszystko ładnie, pięknie, naprawdę jest bardzo fajnie wszystko zakurzone. Nikt tutaj nie grzebał, widać, tak ładnie, niepotrzebnie nie wkładał. Ale chciałem wam pokazać tylko tutaj, patrzcie. Później się czary dzieją, nie? Wszystko zielone. No, widać, widać. Wszystko zieloniutkie i od tego się zaczynają właśnie problemy i kłopoty z elektryką i jakieś później czary mary różne dziwne się dzieją. Także tak to tutaj wygląda. No oprócz tego wszystko tu bardzo ładnie, fajnie wygląda ten silnik, tutaj zero wycieków. To wszystko za chwilę tutaj pościągamy i dostajemy się do zaworów. Będziemy kontrolować sobie zaworki, zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra. Tak, i tu już mamy okręcone. Zakładamy sobie świece nowe. Fajne i rydowe Denso. Tym razem nie NGK. Tym się różni ryda. O, tak wygląda. Zobaczcie ostrość. O, tak wygląda w środku. A to są te zwykłe stare, które były założone. NGK. I tak wyglądały. Nie najgorzej, ładnie wypalone. Taka kawka z mlekiem, tak jak powinno być. A my zakładamy sobie i rydy tym razem. Tu już mam ściągniętą całą magistralę tą wodną, wszystko przygotowane, teraz tylko został dekielek, pokrywa zaworów do ściągnięcia. Ładnie ją umyjemy, przygotujemy sobie i będzie luksus zrobiony. Tam widać dość taki syf jest, trzeba będzie to wszystko ładnie wyczyścić. Poświecimy latarką, może być, o teraz, o zobaczcie jaki maraz. Trzeba będzie to ładnie wyczyścić. Dobra, to jedziemy dalej z tym koksem. Aha, tu jeszcze miałem wam pokazać, jeszcze jedna kostka była, nie wiem czy to tą pokazywałem, jeszcze jedna jest zielona. O, tam też jest zielona, kolejną kostkę znalazłem zieloną, taka gruba tutaj. Także przy okazji gdzieś jak coś grzebiecie, robicie tutaj przy motocyklu, to warto sprawdzić wszystkie te kostki, bo jak widzicie one nie są hermetyczne, a są zielone. O, także warto to przejrzeć sobie tutaj. No jeszcze wam chciałem pokazać tą magistralę, jak ładnie tutaj wygląda. Motocykl ma około 50 tysięcy, tak jak mówiłem, kilometrów. Zobaczcie na tą magistralę wodną, naprawdę zero korozji praktycznie. Tutaj jest termostat, obudowa termostatu, akurat w tym modelu mamy tak. Zobaczcie, naprawdę bardzo, bardzo ładnie ta magistrala tutaj wygląda. W niektórych modelach, w niektórych motocyklach tutaj, nawet i w tych nowszych, to praktycznie już jest niekiedy przegnite po prostu. No a tutaj wygląda naprawdę, no super, super to wygląda. Bardzo ładnie, tutaj tylko wyczyszczę, to ładnie wymyję i jak nowe, no, jak nowe praktycznie. Także tutaj naprawdę ten przebieg, te około, te 50 tysięcy jest jak najbardziej, powiedzmy, jeszcze zajrzymy pod zawory, tutaj nie ma co mówić za bardzo, ale za dużo. No ale im głębiej tutaj brnę w to wszystko, to widzę, że naprawdę wszystko ładne, takie uszanowane, czyściutkie, jak naprawdę w fajnym motocyklu, takim serwisowanym na bieżąco. Tak to wygląda. No i tak, pokrywę mamy już tą ściągniętą. Jak widać, zaraz kontrola zaworów. Zobaczymy jak to wygląda. Wszystko ok, widać olej Motul 7100, różowy, pachnie malinami, malinowy olej. Teraz to obejrzymy. No a tutaj mamy pokrywę zaworów gotową, wyciągniętą. No i zobaczcie, tak się nie robi, tak się nie robi. To wszystko się później dostaje do środka, do silnika i zatyka nam kanały. Zobaczcie, pełno tu tego jest. Naokoło ktoś nawalił tyle silikonu jakiegoś jeszcze. Zobaczcie, no takiego czegoś się nie powinno absolutnie robić. Ktoś oszczędzał
na nowej uszczelce, bo kosztuje prawie 300 zł. Ponad 300 zł. Po rabatach dopiero kosztuje troszkę mniej. Zobaczcie, ile to będzie teraz czyszczenia tego wszystkiego. Masakra. Masakra. Ja rozumiem, dać troszeczkę tej masy uszczelniającej tej punktami, żeby ta uszczelka się trzymała, no ale to już jest troszeczkę przesada. To woła o pomstę do nieba. Ogólnie czegoś takiego nie wolno stosować, a przynajmniej nie w takiej ilości jak tutaj jest, bo to jest naprawdę aż no przegięcie i to grube. To wszystko, zobaczcie, tutaj jest z tej strony wszystko, od strony tutaj środkowej, wewnętrznej. Pełno tego silikonu. To samo tutaj na uszczelkach. O, zobaczcie, co się tutaj robi. Ja rozumiem, że trzeba troszeczkę dać, no ale ludzie, te gludy później to wszystko wisi. Takiego czegoś nie robimy. Ktoś mnie już poszukuje. Dobra, ja sobie to skrobię później. Dobra, wstępnie jak widzicie, silikon wyczyszczony. Ładnie z tych grantów. Nie ma już nigdzie silikonu, zaraz się bierzemy za resztę. A tyle było tylko tego. Tylko tyle silikonu było. Tutaj. No tak się nie robi, wiadomo, nawet producent zaleca, żeby dać tutaj w tym miejscu troszkę silikonu, na tych półksiężycach tam tak samo troszeczkę dać tego silikonu, no ale no kurczę, no nie tyle, no na półksiężycach tych tutaj troszeczkę dajemy, tu z jednej, z drugiej strony delikatnie, a tutaj naprawdę taką cieniuteńką tylko warstwę, żeby ta uszczelka nam się trzymała, żeby ona nie wypadała z tego róbku, bo później ciężko jest włożyć tą pokrywę. Także no tutaj nie wali się tyle tego silikonu, bo to więcej szkody niż pożytku z tego może być. Także jak robicie, to naprawdę tutaj nawet się silikonu nie powinno w ogóle dawać, tylko taką specjalną masę uszczelniającą do tego, do takich rzeczy, a nie takie coś. Ani silikon. Nie wiem, czy to jest ta masa uszczelniająca. Być może, że tak, bo to takie troszeczkę jakby podobne, ale pewny nie jestem. No w każdym bądź razie takiego czegoś nie robimy, bo później te odrobiny gdzieś tam nam się dostają do tych kanałów olejowych i może być z tego problem, zatka nam się to i co później? Później będzie coraz gorzej tylko. Dobra, to co, ja się biorę dalej za robotę, mam zawory sprawdzone. Zaworki mam sprawdzone, gdzie jest mój zeszyt? Aha, tutaj zaworki sprawdzone, wszystkie wydechowe, wszystkie sące, praktycznie wszystkie mam 0,15, a wydechowe tutaj 0,23, 0,20, 20, 18, ten ma 0,20 i ten ma 0,20, także wszystko w normie, można powiedzieć. Nie będę wymieniał płytek, bo te po 0,15 są w normie, także nie będziemy już kombinować. Można by zmienić tylko płytkę o 500 i wtedy będą po 0,20. Czy to jest sens? Będzie je wtedy słychać też? No, myślę, chyba nie ma za bardzo sensu. Najwyżej powiemy Mariuszowi, żeby sprawdził sobie, przyjechał na sprawdzenie zaworów, powiedzmy 10 tysięcy wcześniej, gdyby tam się zrobiły troszeczkę ciaśniejsze i tyle. Ale producent zaleca od 0,15 do 0,22. Tutaj od 0,18 do 0,25, także mamy wszystko w normie. Nie będziemy kombinować dalej, nie ściągamy wałków rozrządu, bo mijałoby się to z celem. Myślę, że wszystko jest jak najbardziej ok, czyli według zaleceń producenta. Dobra, to co, ja sobie to składam zaraz, jeszcze posprawdzam sobie tutaj, czy wszystko jest ok. Tu mam już wstępnie wyczyszczone te kanały wodne. Teraz tutaj sobie ładnie odtuścimy. Jeszcze biorę się za mycie pokrywy, oczywiście tych wszystkich dolotów i tak dalej. Zobaczymy, jak to tam w środku wygląda. Co, lecimy te górne tutaj doloty powietrza. Zaraz tutaj zobaczymy.
jak to wygląda. Na świeżo wszystko. O. Brakuje trzeciej ręki. Znowu. Uwaga, chwila prawdy, obstawiam, że będzie smoła na bank, także zaraz się to okaże. Tutaj tak, weźmiemy sobie śrubokręcik, tak, stryk i ta-da, piękna smoła, super. Elegancja. Także na pewno będzie tak w każdym jednym. Dobra. Nic nowego. Bierzemy się za odkręcanie reszty i myju, myju. Dokładnie myjemy wszystkie te gniazda. Widzicie, zaraz mało, ale już się moczą. Także za chwileczkę będą czyściutkie. Tak jak te elementy właśnie. O, już są gotowe, fajnie wymyte, czyściuteńkie. Wszystkie ładnie. Umyte blaszki, całkiem inny kolor teraz, no? Tak samo to, minutka się wymoczą i zaraz myjemy dalej. Świeżutka uszczelka założona, jak widzicie, da się to zrobić bez silikonu, żeby nigdzie nie wystawał. Nówka sztuka, uszczeleczka założona, nigdzie silikon nie wystaje, jak widzicie, tutaj tylko po rogach troszeczkę dałem, tu i z drugiej strony na tych półksiężycach, więcej tutaj nic nie dajemy. Tutaj delikatnie, bardzo delikatnie, tak żeby nam to nie wyciekało spod spodu, smarujemy nie silikonem, tylko ja użyłam czegoś takiego. Jest jeszcze fajny, taki fajniejszy niż ten w takiej tubce, dużo wygodniejszy. Jak mi się ten skończy, to na pewno kupię tamten, tylko że tamten jest dość drogi też, ale znowu wystarcza na dłużej. Także jak widać, tutaj wszystko czyściutkie, nie wystaje w ogóle żaden silikon, wszystko jest ładnie, tak jak ma być. I co, odtłuszczamy sobie tą powierzchnię całą, odtłuszczamy sobie dokładnie całą tą powierzchnię, gdzie przylega nam pokrywa zaworów i zakładamy ładnie wszystko. Oczywiście tutaj też, to miejsce też odtłuszczamy tutaj delikatnym, cieniutkim, drobniutkim papierkiem ściernym, wyczyściłem te powierzchnie. Teraz muszę jeszcze odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i składamy wszystko tak jak powinno być. Dobra, to jedziemy z koksem. No dobra, to składamy pomału, jak widzicie, już mam tutaj poskładane wszystko, magistrale włożone. Tutaj lubi źle siąść ta uszczelka czasami, te ringi dwa tutaj są na tej magistrali. Ja to sobie robię w ten sposób, że daję troszeczkę płynu do naczyń, żeby był lepszy taki poślizg na tym i dopiero to delikatnie wciskam jedną i drugą, tą podstawę, że tak to nazwę. I raczej do tej pory naprawdę wiele tych motocykli zrobiłem, raz mi się tylko udało przeciąć uszczelkę przy wkładaniu, gdzieś po prostu krzywo siadła ten o-ring, a tak za każdym razem praktycznie bez żadnego problemu udaje się to tutaj założyć i nic tutaj nie cieknie. No jak źle założymy uszczelkę, to tutaj zaraz albo w tym miejscu pojawi nam się płyn chłodniczy, bo zacznie się robić ciśnienie i zacznie nam tutaj tędy wypychać. Także mam nadzieję, że tak nie będzie. Teraz składamy sobie wszystko, zalewamy płynem i będziemy właściwie, to poczekam, niech troszkę ta masa uszczelniająca tutaj sobie podeschnie, to może jutro nawet to sprawdzę, już dzisiaj sobie daruję, bo już jest dość późno, już jest chyba po 18 czy około 19 nawet, także dzisiaj chyba już odpuszczam. Elektryka cała podpięta ładnie, wszystkie kostki, każda jedna popsikana, kontakt sprayem, wszystko ładnie zrobione, także myślę, powinno tu, tutaj znowu kolejne lata ładnie przejeździć. Tak, no i tyle, zakładamy teraz te rureczki, o. Zakładamy rureczki i składamy wszystko, skręcamy po kolei, zakładamy zbiornik i sprawdzimy, czy
wszystko jest ok. Przy okazji, zanim jeszcze to sobie założę zbiornik, to pościągam te gumki do synchro. Tutaj macie, nie? Tutaj jedna, druga, trzecia i czwarta. Trzeciej przepustnicy nie ruszamy, to jest jako wzorowa, czyli do niej wzorujemy wszystkie pozostałe, czyli pierwszą, drugą i czwartą. Tu ściągamy te gumki delikatnie, żeby nie pękły, i tutaj wpinamy się wakuometrem i po kolei robimy synchronizację każdej przepustnicy. Dobra, to co, składamy dalej, jedziemy z tym koksem.